Niebo śpiewa, święty jest nasz Pan Bóg. I cała ziemia, i my dołączamy do tego śpiewu i śpiewamy, święty jest On, święty jest nasz Pan Bóg. Dzisiaj z rana już chyba, nie wiem, z 5 razy przynajmniej słyszałem takie pytanie, co dzisiaj będzie głoszone, jaki jest dzisiaj tytuł. Nie tylko od Ciebie, Marcin, także spokojnie. Jaki będzie dzisiaj tytuł, co ja będę dzisiaj głosił. No i dzisiaj nie mam żadnego tytułu. Nie mam dzisiaj żadnego tytułu. Nie wiem, co będzie dzisiaj głoszone, zobaczymy. Ponieważ pewnie to zaobserwowaliście już, że od jakiegoś czasu jest trochę pogłos i będzie echo, a ja mówię cicho. Pewnie zaobserwowaliście już od jakiegoś czasu, że nasze nabożeństwa wyglądają troszeczkę inaczej. Dlatego zanim będę się dzielił słowem, no bo oczywiście, że będzie, tak? Coś jest. To chciałbym poprosić osoby, które oczywiście nie na siłę, które chciałyby się podzielić jakimś świadectwem, bo byliśmy ostatnio w Kamiennej Górze na usłudze Alejandro i Rebeki Arias, także jeżeli ktoś chciałby, a był z nami tam, chciałby się podzielić tym, co tam było, co przeżył, to bardzo proszę o to, żeby wyszedł i się podzielił. Ja się wyciszę. Witajcie, bracia i siostry. Przeżyliśmy naprawdę bardzo fajny czas tam. Szkoda, że było nas tak mało, a było nas tam więcej niż ich. Ale mogło być nas tam więcej. No i przeżyliśmy naprawdę cudowny tam czas. Były modlitwy, były śpiewy. No i było cudowne poruszenie. Dużo ludzi upadało przy modlitwach. Ja wyszedłem, bo miałem problem z prawym uchem. No ciężko mi było słyszeć kogoś z bliska, z daleka, wszystko słyszałem. No była modlitwa na mój temat, temat mojego ucha. Było dmuchnięcie wiatru i... No i słyszymy wszystko. Także polecam wam, naprawdę to był dobry czas i zachęcam do tego, żeby jeździć na takie spotkania, bo jest warto. Amen. No dobra, też się, jak Łukasz wyszedł, to ja też muszę wyjść. Ja tylko sprostuję, że było nas prawie 20 osób ze Świdnicy i byli troszeczkę w szoku, że co tu robi taka grupa ze Świdnicy, chyba się nie spodziewali, także super. I ja dziękuję każdemu z was tak w imieniu pastorstwa, bo oni też byli bardzo poruszeni, że pojechaliście tak licznie i ekstra, że nawet nie trzeba było jakoś mocno nas zachęcać, a pojechaliśmy po prostu taką grupą dużą. Słuchajcie, tam... Ja nie będę się dzielić tym, co otrzymałam, tak wiecie, personalnie dla siebie. Powiem tylko, że Bóg jest tak dobry, że jednocześnie powiedział przez inną osobę do mnie coś, co powiedział również do Marka. Także się to, wiecie, wiadomo, to nie jest zaskoczenie, że on jest niesamowity, ale zawsze to jest super, kiedy to się wszystko tak w taką jedną dużą układankę składa. Była Boża obecność, było niesamowicie. Mnie aż nogi drżą, jak przypominam sobie ten moment tam. Ludzie wiadomo, padali, był złoty pył i były naprawdę niesamowite rzeczy się tam działy. Ale co mnie dotknęło najbardziej, to to, jaki głód Boga tam był. Że ludzie przyjechali zdesperowani, my przyjechaliśmy zdesperowani, my przyjechaliśmy głodni. I to jest super, że nie zamykamy się tylko na niedzielne nabożeństwa i na to, żeby tutaj tak troszeczkę, wiecie, poskakać, Lila nam potańczy, dzieci poflagują i grupa da z siebie 150%. Super, dziewczyny. Ale że my jedziemy dalej i szukamy dalej. I wiecie, tu nie chodzi tylko o jeżdżenie na konferencje z miejsca na miejsce, bo niektórzy też tak zarzucają, nie mówię, że tu wśród nas, ale wiem, że są takie głosy w chrześcijańskim ludku, że jeździmy i szukamy zamiast, wiecie, jakby tym, co mamy, się cieszyć i wszystko nam dał Pan. Oczywiście, ale myślę, że Pan nagradza głodne serca i nagradza zdesperowane serca. I jeżeli my tego głodu w sobie nie obudzimy sami, no to on nie przyjdzie, on nie zrobi tego z nami. Jeśli będziesz siedzieć w ławce i nie będziesz nic oczekiwać, to nic nie dostaniesz. Po prostu. I tyle. Sorry, kazanie powiedziałam do ciebie. Możesz, wiesz, usiąść, nie żartuję. Kto jeszcze chciałby się podzielić? Kto był z nami tam? Ja wiem, co przeżyliście niektórzy z was i tak widzę, że patrzę na niektórych z was. No ale jeśli nie, no to... Ostatnia szansa. Ostatnia szansa, bo... Okej. Okay. No dobrze. No nie, to nie. Nic na siłę. Czy są takie rzeczy, o których na przykład każdy z nas marzy, prawda?
w różnych jakby kwestiach życia, tak? Czy to jest życie zawodowe, czy w jakimś takim osobistym mamy jakieś takie swoje marzenia. I tak samo mówcy też mają jakieś swoje marzenia, swoje takie wyobrażenia. I ja cały wewnątrz drżę, stojąc tutaj przed wami. Ale to nie jest dlatego, że się stresuję, bo czemu miałbym się stresować, że jestem w swoim domu ze swoją rodziną i mówię do swoich bliskich. Nigdy mnie nie stresowało mówienie do swoich ludzi. Przecież się znamy i też wiem, że zawsze mnie tolerujecie i moje różne dziwne zagrywki, także dziękuję wam bardzo. Ale miałem zawsze takie wyobrażenie, że przyjdzie taki dzień, kiedy będę miał wyjść z usługą, będę głosił słowo i nie będę mógł dojść do kazalnicy. Już prawie, ale doszedłem. Skoro tu jestem, to doszedłem, ale cały drżę wewnątrz, ponieważ jestem pełen podziwu i wdzięczności za to, co się dzieje w Polsce i co się dzieje w naszym Kościele. Jak to się zmienia, jaki Bóg jest dobry. Jak on się porusza. I wiecie, to nie jest tak, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że teraz Bóg działa i teraz Bóg jest dobry i teraz jest tak fantastycznie i są przeżycia jakieś duchowe, a wcześniej tego nie było. Ale to, co zawsze mówiono tutaj z tej kazalnicy od różnych mówców, że jest więcej, jest więcej, jest więcej, to my w końcu gdzieś po to więcej zaczynamy sięgać, zaczynamy tego pragnąć. I wiecie, i to jest podstawa, ten głód, o którym mówiła Malwinka, ten głód, który jest wymagany do tego, aby w ogóle móc mówić o tym więcej, żeby móc sięgnąć tego więcej. I powiem wam, że mimo, że jestem dzisiaj w takim stanie, ale postaram się jak najbardziej tutaj rzetelnie przekazać to, co mam dla was przygotowane, ale mimo to mam taką świadomość tego, że to jest może tyle. Bardzo mi zależy na tym, żebyście zrozumieli to. To nie jest jakieś takie teraz mówię w emocjach, ale mówię całkiem poważnie. To jest tyle. Więc jeżeli my się zatrzymamy na tym tyle, to słabo to. Słabo to wygląda. Tym bardziej, że chciałbym to tyle w mocy Ducha Świętego, to tyle w mocy ewangelizacji, to tyle, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie Boga i usługiwanie w Jego mocy i w Jego autorytecie, żebyśmy to teraz zobaczyli, jak to wygląda w Bożym Słowie. Są dwa główne fragmenty, które dzisiaj będziemy czytać. Oczywiście fragmenty, bo to są bardzo długie fragmenty. Rozdział drugi i rozdział czwarty Dziejów Apostolskich. Ponieważ są takie wspólne cechy i wspólne rzeczy, które chciałbym wam pokazać i mam nadzieję, że Duch Święty pomoże nam zastosować je później w praktyce. Wierzę w to, że Bóg ma dla nas przygotowane naprawdę takie rozwiązanie prosto z nieba. Jak z tego tyle, zrobić chociaż tyle. A później tyle. Później więcej i więcej. Czy to was w ogóle interesuje? Chcecie tego? Mam też taką prośbę. Jak coś mówię takiego i to rzeczywiście będzie was jakoś fascynowało i będziecie to chociaż minimalnie zajarali, to możecie tak, wiecie, zrobić taką trochę wrzawę. Aleluja, tak, chwała Bogu, tak. Bo ja też chciałbym się czasami napić na przykład, a to jest dobry moment na to, żeby się napić. Także spróbuję jeszcze raz, żeby było więcej, żeby było tyle, żebyśmy tyle mieli, tyle, żebyśmy doświadczyli Boga więcej, żebyśmy chodzili w Jego mocy i w Jego autorytecie. Super. Jesteśmy gotowi. To słowo zostało przygotowane przedwczoraj. Jak jechaliśmy do Kamiennej, to nawet tak Malwinka mówi, a ty w ogóle masz coś przygotowane na niedzielę? Ty masz słowo, ty głosisz. Mówię, no tak, wiem, że mam słowo, ale wiecie, przygotować nauczanie w niedzielę to nie jest tak naprawdę nic trudnego.
Mógłbym nawet, jakbym się uparł w sobotę, przysiąść, znaleźć jakiś fragment i zrobić taką homilię, wytłumaczyć to słowo. Każde słowo, czytamy, jest pożyteczne do nauki. Jest wspaniałe. To jest Boże Słowo. Każde słowo w Biblii jest pożyteczne dla nas. Coś można z niego wziąć. Ale powiedziałem, ale ja nie chcę wziąć każdego tylko tak, żeby coś powiedzieć i żeby coś nauczyć. Bo to sobie możecie w domu usiąść, poczytać, spytać Ducha Świętego, pomodlić się i wziąć coś dla siebie. Ale ja chcę wyjść i przekazać słowo dla Kościoła. Chcę oddać swoje usta Duchowi Świętemu, żeby to Boże Słowo wypływało i żeby to Boże Słowo przemieniało Kościół i prowadziło ten Kościół w drodze, którą ma przygotowaną dla tego Kościoła już Bóg. Chcę, żebyśmy w to weszli. Przed chwilą piłem, ale dziękuję. I jadąc już tam do tej Kamiennej Góry, był temat, który przez cały czas gdzieś schodził z nieba i o którym przez cały czas myślałem i jedno zdanie, które miałem w głowie. I Malwinka tak mówi, a może pojedziesz tam do tej Kamiennej, no Alejandro coś powie i złapiesz jakąś inspirację. Mówię, no dobra, no nie chodzi o to, żeby pojechać i złapać inspirację, ale może coś w tym jest trochę, tak? No to dobra, jedziemy, może złapię jakąś inspirację. I ciągle mam w głowie to jedno zdanie. I był taki moment podczas usługi Alejandro Ariasa, kiedy on wypowiedział to samo zdanie, o którym ja myślałem, jadąc tam. Pozwólcie, że wam się podzielę z wami tym, co powiedział Alejandro, co to jest za zdanie. On powiedział tak. Ta moc nie jest dla nas. Ta moc nie jest dla nas. Ta moc jest, abyśmy dosięgnęli nią ludzi na tym świecie. I w tej mocy Ducha Świętego nigdy nie chodziło o nas. I nie chodziło o to, żebyśmy my się dobrze czuli, żebyśmy mieli fajne doświadczenia i żeby ta moc była w Kościele. Ale ta moc została dana Kościołowi, aby on usługiwał ludziom spoza Kościoła i aby głosić odważnie Boże Słowo, Ewangelię, aby po prostu robić to, co już wcześniej Pan Jezus przez cały czas w kółko i w kółko to samo powtarzał swoim uczniom, że mają nauczać o Bożym Królestwie, że mają modlić się o chorych, mają ich uzdrawiać, mają wskrzeszać zmartwych i mają wypędzać demony. Ale do tego potrzebna jest ta moc i autorytet, którą miał Pan Jezus. I wszyscy ludzie wiedzieli o tym, że jak przychodził Pan Jezus i On jeszcze nic nie zdążył zrobić, ale wystarczy, że tylko powiedział, to wszyscy nagle milkli i słuchali i mówili, coś jest innego w tym, co On mówi. Już słuchaliśmy wiele różnych bardzo dobrych kazań, bardzo dobrych nauczań, ale kiedy Pan Jezus przemawiał, to w tym był autorytet, w tym była moc. Moc Ducha Świętego, ale właśnie to zdanie, ta moc nie jest dla nas. Ta moc jest, abyśmy dosięgnęli nią ludzi na tym świecie. No dobra, to przejdźmy w takim razie do Dziejów Apostolskich, rozdziału drugiego. Myślę, że większość z nas zna dobrze ten fragment, więc nie będziemy go czytać w całości. Jeżeli macie ze sobą Biblię, są też Biblie w telefonie, to możecie ze mną śledzić ten tekst. On nie będzie tutaj za mną z tyłu, tylko umowa jest taka, żebyśmy byli w tym samym miejscu, żebyście nie wyprzedzali faktów. A więc wiemy o tym, że Pan Jezus objawił się swoim uczniom po zmartwychwstaniu, został wzięty do nieba, ale zanim wstąpił do nieba, powiedział uczniom, że mają oczekiwać, tak? Mają być razem, mają się modlić, mają oczekiwać zesłania Ducha Świętego, realizacji tej obietnicy Ducha Świętego. No i czytamy teraz tak, że kilka dni później nadeszło święto Pięćdziesiątnicy. I wszyscy wierzący, ja sobie tutaj dopisałem, bo to było napisane w pierwszym rozdziale, około 120 osób. Można powiedzieć tak pi razy oko, oczywiście jakby wszyscy u nas w Kościele Świdnica dla Jezusa przyszli, ale wiadomo jak to jest, tym wszyscy przyszli. Ale jakby wszyscy przyszli na nabożeństwo niedzielne, to można powiedzieć, że jest nas około 120 osób. Mało czy dużo? Za mało.
No ale było to około 120 osób. Wszyscy, ale posłuchajcie, bo jest teraz wiadomo, że to już, który mamy rok, tak? Ile jest kościołów, ile jest wierzących. Teraz nawet w tym momencie w Polsce, ile jest nabożeństw w trakcie odprawianych i wierzący zgromadzają się razem, wielbią Pana. Są jakieś tam nauczania i tak dalej. Wszyscy wielbią, chwała Jezusowi, tak? Ale w tamtych dniach było 120 osób wszystkich wierzących. Chciałbym, żebyście zapamiętali to około 120 osób, żebyśmy też zrozumieli później tą eskalację, skalę, o jakiej w ogóle rozmawiamy. A więc mamy wszystkich wierzących, około 120 osób. Byli razem w tym samym miejscu, no i czytamy nagle, że był z nieba szum, tak, potężny huragan, który wypełnił cały ten dom, całe to pomieszczenie, w którym byli. I teraz w wierszu trzecim czytamy, ukazały się im. Tam jest użyte takie słowo greckie ophthesan. I to słowo jest też użyte, to jest to samo słowo, które jest użyte w Mateusza w 17 rozdziale w 3 wersecie, gdzie tam czytali, że Pan Jezus przemienił je na górze Tabor, tak? I oto ukazali się im Mojżesz, Eliasz, którzy z Jezusem rozmawiali. To jest ten fragment, Mateusza 17:3. To samo słowo, ophthesan. Jest coś, co dzieje się w niebiańskiej rzeczywistości. Może od tego powinniśmy zacząć, że mamy tą rzeczywistość tutaj, tak? To, co widzimy naszymi oczami, to, co słyszymy naszymi uszami, a więc w tej normalnej rzeczywistości jestem tutaj ja, Marek Graca, wasz kaznodzieja. Natomiast są rzeczy, które dzieją się w duchowej rzeczywistości, w niebiańskiej rzeczywistości. I my potrzebujemy Bożego dotyku, żeby zostały otwarte nasze duchowe oczy i żeby zostały otwarte nasze duchowe uszy. Po to, żebyśmy zobaczyli i usłyszeli to, co dzieje się w niebie. Czy to jest to, czego pragniesz? Czy to jest to, o co się modlisz? Może dla niektórych to jest jakieś zaskoczenie. To chcę ci powiedzieć, módl się o to. Proś o to Pana, żeby zawsze, gdziekolwiek jesteś, On ukazywał ci, On otwierał twoje duchowe oczy, otwierał twoje duchowe uszy. Ponieważ to, co tutaj się dzieje, to już zostało wcześniej zaplanowane przez Pana i to już działo się w niebie. To nie jest przypadek. To, co tam się działo, to nie jest przypadek. To już działo się przez cały czas w duchowej rzeczywistości. Ale kiedy zstąpił Duch Święty, to ich duchowe oczy zostały otwarte, ich duchowe uszy zostały otwarte. No i czytamy dalej, tak, że widzieli, że jakby te języki ognia, które się rozdzieliły i osiadły na każdym z nich, wtedy wszyscy zostali napełnieni. Wszyscy zostali napełnieni. Ja pamiętam, jak ja się nawracałem i było multum kazań, nie tylko w kościołach zielonoświątkowych, chociaż głównie w zielonoświątkowych, bo w baptystycznych to w ogóle się nie mówiło o chrzcie w Duchu Świętym, ale jeżeli chodzi o kościoły zielonoświątkowe, to się mówiło o chrzcie w Duchu Świętym. Jest chrzest wodny i w języku greckim jest słowo, które oznacza chrzest, czyli zanurzenie, tak, zanurzenie w wodzie, to jest jedno słowo. Natomiast jeżeli chodzi o napełnienie, to jest to całkiem inne słowo. I jeżeli mowa jest o Duchu Świętym, to tak naprawdę jest tylko jedna wzmianka, gdzie mowa jest o chrzcie w Duchu Świętym i to mówi Jan Chrzciciel i tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać różnicę i mówi między tym, że ja chrzczę was w wodzie, ja zanurzam was w wodzie, natomiast przyjdzie po mnie ten, kto jest większy, on będzie was zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu. I to jest jedno słowo, gdzie jest chrzest w Duchu Świętym. Natomiast w Nowym Testamencie później używane jest słowo napełniać. To jest bardzo istotne, ponieważ jak dobrze pamiętacie, jesteśmy w cyklu nauczań, fundamenty przebudzenia, tak? Można powiedzieć, że dzisiaj jest te fundamenty Vol 3. Ta moc nie jest dla nas.
I w tych fundamentach też jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że my, tak jak powiedział pastor w pierwszym kazaniu już z tego cyklu nauczań, my przeciekamy, potrzebujemy uszczelnienia, potrzebujemy się napełniać, potrzebujemy się stale napełniać, ale o tym trochę później. Ale to też jest istotne, żeby zrozumieć. Nie zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Zostali napełnieni Duchem Świętym. Ponieważ dużo wcześniej, jak jeszcze Pan Jezus żył i uczył swoich uczniów w Ewangelii Jana, o tym czytamy. Tak, w Ewangelii Jana o tym czytamy, że Pan Jezus co zrobił? Tchnął w nich Ducha Świętego. A mimo to w drugim rozdziale czytamy o tym, że znowu Duch Święty zstąpił, znowu zostali napełnieni. I od razu zrobię wam spoiler, bo to nie jest drugi i ostatni raz. Jeszcze powiem dwa razy. Ale uwierzcie mi, że później w Dziejach Apostolskich jest jeszcze parę razy. Ale chcę, żebyśmy tego zapragnęli. Żebyśmy już się otworzyli na to, że właśnie to jest więcej. To nie jest tak, że zostaniesz, że pierw dobrze, Pan Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, podejmuję decyzję, idę za Nim, przyjmuję chrzest wodny, tak? A później, jak sobie, nie wiem, zasłużę czy co, nie wiem w sumie, jak ludzie teraz myślą, ciężko jest mi powiedzieć, ale jak sobie zasłużę, albo jak już trochę, przynajmniej parę lat jak minie, nie, to tak parę lat musi minąć, już tak, żeby usłyszeć trochę więcej kazań swojego pastora, żeby trochę się nauczyć, trochę więcej Biblii poczytać i nagle jest temat Ducha Świętego i ktoś, o, to jest Duch Święty, to ja też chcę Ducha Świętego i zostaniesz ochrzczony Duchem Świętym. Wyjdzie wielki człowiek, na przykład ja dzisiaj po kazaniu wyjdę, bo ja namaszczony Marek, położę na kimś ręce, pomodlę się i wstąpi Duch Święty i co się stanie? Pamiętacie te nauczania, co się stanie, jak wstąpi Duch Święty? No, będą mówić językami. A więc to o to chodzi. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Jakie to było kiedyś dziwne, pokrętne myślenie, ale wtedy na tamten czas nie zastanawiałem się nad tym, ale no sami teraz się nad tym zastanówcie. To naprawdę o to chodzi, żeby wstąpił Duch Święty i żeby mówić innymi językami? No i co? No i co z tego? Ja wiem, że to teraz może być jakieś bulwersujące. Dla niektórych to może być takie... Józek, ścisz go tam. Miód. Głosi herezję. Ale taka jest prawda. I zaraz wam to pokażę. A więc wiemy, że dostali różne języki. Czytamy, że zaczęli mówić obcymi im językami, ale zgodnie z wolą Ducha. Natomiast w ogóle nie jest istotne to, że oni mówili obcymi językami. Ważne jest to, dlaczego oni w ogóle mówili tymi językami. Ponieważ tak się składa, taka ciekawostka. Jak myślicie, ilu mieszkańców miała Jerozolima w tamtych czasach? Wiecie, wtedy było o wiele mniejsze miasta. Teraz Jerozolima pewnie ma z jakieś 850 tysięcy mieszkańców. Ale wtedy w czasach Jezusa, w czasach apostołów, Jerozolima mogła mieć tak gdzieś około 40 do 60 tysięcy mieszkańców. Tak niektórzy uważają. Taka świdnica. Natomiast w momencie, kiedy było święto, duże święto, tutaj mówimy o święcie Pięćdziesiątnicy, gdzie czytamy o tym, że z różnych stron świata, nawet z dalekich naprawdę krańców, oni zjeżdżali się na to święto do Jerozolimy. Można powiedzieć, że było tych mieszkańców razem z tymi wszystkimi pielgrzymami trzykrotnie więcej. No ale powiedzmy, że było około 100 tysięcy osób w Jerozolimie. Możemy tak założyć? Wiecie, to taka tylko nasze przypuszczenia, ale 100 tysięcy osób. Pamiętacie, jak powiedziałem wam na początku, ile było wszystkich wierzących? 120 osób. I teraz mamy Jerozolimę, która jest napełniona zewsząd ludźmi i jest to grupa, jest to tłum ludzi. 100 tysięcy osób, które przyjechało na to święto. I oni mówią tak, gdy usłyszeli hałas, czyli oni też, już było to działanie ducha, też w jakiś sposób otworzyło i też i ich uszy.
To nie jest tylko tak, że to tylko uczniowie usłyszeli ten hałas, ten szum, ale dla ludzi wszystkich wokół w tym mieście to było coś tak, oni od razu, wiecie, oderwali się od swoich jakichś tam rzeczy, sprawunków, od swoich rozmów między sobą, bo wiecie, tam była wrzawa, no wyobraźcie to sobie, 100 tysięcy osób i to w małym miasteczku. Teraz Jerozolima jest potężna, ale wtedy te miasta były dużo mniejsze, więc tam było tak głośno, a mimo to, jak wstąpił Duch Święty, to to było głośniejsze niż te ich gadanie, niż te ich wszystkie zajęcia, którymi oni się zajmowali. Więc oni usłyszeli ten hałas, zbiegli się i stanęli jak wryci, bo każdy z nich słyszał, jak tych 120 wierzących, każdy z osobna w innym języku, ale każdy gdzieś u jakiegoś słyszał, jak głoszone są wielkie dzieła Boże w ich ojczystym języku. W ich ojczystym języku. Więc to jest jakby clue. To jest, po to oni dostali ten dar języków, po to, żeby głosić Ewangelię. Oni dostali języki po to, żeby ogłosić wielkie dzieła Boże i żeby każdy zrozumiał to. Teraz mamy takie czasy, mamy na przykład teraz u siebie gości, tak, z Kolumbii i jest pewna bariera językowa między nami, ale żyjemy w czasach, kiedy możemy mówić do telefonu w swoim własnym ojczystym języku, przyłożyć ten telefon do ucha takiego słuchacza, który tylko habla espanol i on słyszy to. I on słyszy w swoim języku. On powie też po swojemu, przyłoży tobie, a ty słyszysz po polsku. Ale w tamtych czasach czegoś takiego nie było. Więc ta bariera językowa była naprawdę bardzo, bardzo taka, no, przeszkadzająca temu, żeby Ewangelia została zwiastowana. Tam było multum ludzi, którzy przyszli na to święto. Oni już coś słyszeli o Bogu, bo nawet ci, którzy byli, tam jest mowa o tym, że to byli prozalici, czyli nawróceni, tak, z innych narodowości, ale którzy przyjęli judaizm. I nagle oni słyszą w swoim języku, jak wielbiony jest Bóg. Nagle słyszą, nie wiem, może jakichś proroków, może jakieś świadectwa o Jezusie Chrystusie. No wielkie dzieła Boże. Oszołomieni, niepewni. I jak zwykle, i tu się nic nie zmieniło, 12-13 werset, jest tak, że kiedy dzieją się takie wielkie rzeczy, kiedy jest Boże poruszenie, to ludzie dzielą się na pół. Jedni to są ci, co się podzielili, którzy są właśnie oszołomieni i niepewni i którzy pytają, co to może znaczyć? Co tu się dzieje? To jest jakieś niezrozumiałe rzeczy. Muszę podejść, muszę się spytać, muszę się dowiedzieć. Niesamowite. Słyszałeś? Chodź, pójdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. I jest oczywiście druga połowa, która powie, że oni szaleją. Napili się wina i mają imprezę. Mają taką grubą imprezę, że są nawet głośniejsi niż ta cała wrzawa, niż ten tłum, który tam jest w tym mieście. No, nie dają się nam skupić na tym święcie, na modlitwie, nie wiem, co oni tam robią, ale tylko tam po prostu drą te kopary, nie wiadomo, co oni w ogóle robią. Szaleni. Śmieszne, nie? Ale tak samo jest dzisiaj. Tak samo jest dzisiaj, że dzieją się wielkie rzeczy na świecie, w Europie, w Polsce. W Polsce. I mówimy o jakichś super doświadczeniach, że ludzie się modlili na jednym miejscu i oni wołali do Pana i wielbili Boga, uzdrowienia. Ktoś odzyskał słuch, komuś się poprawił wzrok na jedno oko. No wielkie rzeczy, wielkie cuda. No i znowu, i mamy połowę, która powie, aleluja, chwała Bogu, to ja też chcę pojechać, to ja też chcę tam tego doświadczyć. No i druga połowa, która powie, wiecie, atmosfera była fajna. No i tam, wiecie, no byli w większości, zrobili hałas, podbudowali te emocje, była taka atmosfera.
Nie, bym chciał zobaczyć. Ciekawe, czemu nie... I to jest prawdziwy cytat. Ciekawe, czemu nie pojadą do szpitala, żeby modlić się o chorych. Niech pojadą na oddział onkologii dziecięcej i niech nakładają w takim razie ręce na chorych, na te dzieci. Widzę, że niektórzy mają smutne twarze i słusznie, że macie niektórzy smutne twarze, bo to jest cytat. Wtedy wstąpił Piotr z apostołami. W niektórych fragmentach tam jest napisane, że podniósł ręce. Ale on nawet nie podniósł rąk, bo tak naprawdę w Grece jest napisane, że on tylko podniósł głos. Bardzo lubię ten fragment. No bo wiecie, jest ta wrzawa, jest ten tłum, ci jedni są ciekawi, ale ci drudzy oczywiście krzyczą, że co oni w ogóle robią, nie słuchajcie ich, idźcie stąd, oni są jacyś pijani, oni są nienormalni, nie słuchajcie ich, nie idźcie tam, nie pytajcie ich, to szaleńcy. On po prostu wyszedł i powiedział, cicho, i zaczął głosić Ewangelię, Prosty człowiek, rybak. Wszystkich wierzących było 120. Ten tłum był o wiele większy. Wyobraźcie sobie, że nagle was idzie tłum tutaj, na przykład wchodzi tu, dobija się nam do drzwi i mówią, żebyśmy my cicho byli i się zamknęli i co wy tutaj w ogóle robicie i przestańcie pajacować. I ich jest 10 razy więcej niż nas. I jeszcze z przodu idą takie, wiecie, takie sebiki, takie karczycha, nie? Mówią, wy nocha stąd. Co wy tu robicie? Ciszej tam. I wychodzi taki Piotr. Mówi, cicho. Teraz ja mówię. Ja wiem, że to specjalnie robię coś śmiesznie, ale... Próbuję uruchomić też troszeczkę waszą wyobraźnię. My musimy czytać, czytając Boże Słowo, uruchomić naszą wyobraźnię. My musimy być w tym miejscu i zobaczyć to na własne oczy, usłyszeć to. Ale po to też został nam dany Duch Święty, żeby On właśnie rozszerzał nas, żeby On otwierał nasze oczy, otwierał nasze uszy, żebyśmy my mogli zobaczyć też nie tylko... Już tak się śmiałem, tych sebików, te kafary, tych karczychów, ale żebyśmy też mogli zrozumieć to wszystko w duchowej rzeczywistości. Ponieważ tam jest walka, tam jest spięcie mocy Ducha Świętego, Bożej mocy, Bożego Królestwa z mocami ciemności. Bo zawsze tam, gdzie jest Duch Święty, Jego działanie, tam też jest sprzeciw. To nie jest tak, że stąpi Duch Święty nawet tutaj, teraz, na nasz Kościół i wszyscy będą zadowoleni. To nie jest tak, że nagle wszystkie demony się ukryją pod ławką i mówią, o nie, nie, uciekamy. Nie. To nie jest tak, że nawet pośród tych, którzy przez lata chodzą regularnie na nabożeństwa i są tacy, wiecie, wydaje się ostoja spokoju, o, siostra Halinka, to się tak modli, wielbi Pana, zbieżność imion. A później nagle siostra Halinka powie, a co tu się odprawia? Napiszę list do biskupa, co tu się odprawia. Mogą być takie sytuacje. Już nieraz zresztą historia pokazuje, że takie sytuacje były. Gdzie ludzie, którzy chcieli więcej, którzy pragnęli więcej, którzy pragnęli tego napełnienia Duchem Świętym, jeździli, czerpali, a później wracali i myśleli, teraz to się odpali, jak wszyscy pójdą za mną, a tu się nagle okazuje, że nawet na pół ten tłum się nie podzielił. Tylko wiecie, dwóch ludzi przyszło i powiedział, o, opowiedz, a jak tam było, co myśleć? Boże Święty, to ja też tak chcę, ogień Ducha Świętego. Wiecie, a cała reszta mówi, zostaw tego oszołoma. Tak było. Ale pytanie, czy my chcemy, żeby tak było dalej? W
której części tłumu my jesteśmy. Ja myślę, że to w końcu ta proporcja się zmienia. Już nawet mój duchowy radar szwankuje, bo ja nie jestem w stanie czasami wyłapać tych takich, co są buntownikami, tylko wszyscy chcą więcej. Chcą być napełniani Duchem Świętym, chcą tego doświadczać. Jak mówimy o jakichś nawet takich, wiecie, cudownych rzeczach, ale dziwnych rzeczach, to ludzie jednak słuchają, bo mają w sobie na tyle pokory, żeby powiedzieć, a może to jest jednak Bóg. To ja nie będę walczyć z Bogiem. Wiecie, do tego nawet nie trzeba Ducha Świętego, żeby troszeczkę takiego rozumu i pokory uruchomić w sobie. Ale Duch Święty na pewno w tym bardzo pomaga. No i wiecie, mamy dalej tutaj tą wrzawę, bo wracamy do naszych apostołów z drugiego rozdziału. Mamy bardzo długie kazanie Piotra. Także wiecie, jak on powiedział cicho, jak wszyscy się uciszyli, jak zaczął głosić, to chyba szedł już za ciosem, żeby nikt mu nie przerwał. I on tam mówi tak, w 32 wersecie. My wszyscy jesteśmy świadkami, że to właśnie Jezusa Bóg wskrzesił z martwych, wyróżniony przez Boga Najwyższą w niebiosach godnością, wypełnił obietnicę Ojca i posłał Ducha Świętego. I to Jego cudowne działanie teraz widzicie i słyszycie. Więc tutaj dopiero w połowie doszedł, w zasadzie pod koniec, już nie w połowie, ale pod koniec, doszedł do tego wytłumaczenia ludziom, co się dzieje w tym momencie. Tak? To Duch Święty, to Jego działanie teraz widzicie i słyszycie. W 37 wersecie słowa te przebiły serca słuchaczy. Słowo Boże, które jest zwiastowane w mocy Ducha Świętego, ma potężną moc, żeby nagle ten tłum, który tam się buntował, te kafary, które tam z przodu stały i nie chciały słuchać i mówiły, że co oni tam wariują, zaraz was poustawiamy. Nawet te najbardziej zatwardziałe serca, tam jest użyte właśnie to piękne słowo, tego nie ma w żadnym przekładzie, dlatego wam mówię, przebiły serca słuchaczy, przekuły je te słowa, trafiły w sam środek, do tego stopnia, że oni tam, wiecie, tacy wielkie misie i nagle zapłakali, to co my mamy czynić, bracia, to co my mamy teraz czynić, nawróćcie się i dajcie się ochrzcić, wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. I długo jeszcze Piotr mówił, tak? Jeszcze długo tam zwiastował, jeszcze długo wzywał. Bo to nigdy nie jest tak, że za pierwszym wezwaniem nagle wszyscy powiedzą, o tak, masz rację, bracie, masz rację, przepraszam. Powiedz mi, co mam teraz czynić. To ja przyjmę chrzest, już będę grzeczny. Ale on jeszcze głosił i głosił, głosił, żeby jak najwięcej ludzi mogło zostać nawróconych. I teraz uwaga, zaczęliśmy od 120 wszystkich wierzących. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa dzięki Jego słowom, zostali zanurzeni w wodzie. Tego dnia przyłączyło się do grupy wierzących około 3000 osób. Tego dnia przyłączyło się około 3000 osób. Każdy w mieście był przejęty bojaźnią, phobos. Ludzie byli przerażeni, można powiedzieć, nawet tym, co się dzieje. W Słowie Bożym czytamy, że w miłości nie ma strachu, ale ludzie, którzy żyją daleko od Boga, a doświadczają takiego potężnego działania, takiej manifestacji, o jakiej czytamy na przykład w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, to wszyscy, czytamy tam, że wszyscy mieszkańcy, oni byli przerażeni, co tam się dzieje. Podchodzili do tego z szacunkiem i z respektem. A jak się dzisiaj mówi o kościołach w miastach? Jak na przykład myślicie, jakby tak zrobić taką ankietę? Czy ludzie w ogóle słyszeli o takim kościele Świdnica dla Jezusa? Gdzie on jest? A kto tam chodzi? Co oni mówią o tych ludziach, którzy tam chodzą? Co oni mówią o nas? Jakie my mamy świadectwo?
Jeżeli Pan Jezus mówi o tym, że Kościół jest jak miasto na górze, którego nie da się ukryć. Jezus wie, co mówi. Nawet jeżeli Kościół jest pełen mocy albo nie jest pełen mocy, to jest jak to miasto na górze, którego nie da się ukryć. Różnica jest tylko w tym, jakie świadectwo to jest dla wszystkich dookoła. I czy ludzie właśnie stąpił na nich ten Boży Phobos i oni mówią, z nimi nie ma żartów. Tam jest Bóg, tam się dzieją Boże rzeczy. Albo mówią, to są dziwacy. To są dziwacy, nie chodźcie tam. Oni są zwiedzeni. Oni są sztuczni. A więc pytanie, czy każdy w mieście Świdnica jest przejęty tą bojaźnią? Czy każdy w mieście Świdnica zna ten Kościół i widzi ten Kościół Świdnica dla Jezusa, który jest przebudzony? Wszyscy chwalili przy tym Boga, doznając przychylności. Tam jest użyte słowo harin, łaska. Tak jak łaska Boża. Wszystkich mieszkańców. Wszystkich mieszkańców. Specjalnie mówiłem o tych liczbach i to, co właśnie, o co was prosiłem, żebyśmy zrozumieli tą skalę, żebyśmy mieli to odniesienie. Wszyscy w Jerozolimie wiedzieli, że tam są chrześcijanie, że tam są ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, w Jego zmartwychwstanie, którzy w mocy Ducha Świętego uzdrawiają, wypędzają demony, czynią wielkie rzeczy i wszyscy ludzie w tym mieście, niezależnie od tego, czy oni byli w tej grupie tych wierzących razem z nimi w tym kościele w Jerozolimie, czy oni byli może jeszcze dalej w tym, ci Judeo, jeszcze nie przekonani do końca do Jezusa, a może to byli Rzymianie, a może to byli, wiecie, różni ludzie tam byli. Ale mimo wszystko czytamy o tym, że wszyscy mieszkańcy darzyli ich łaską, przychylnością, szacunkiem. Kiedy na Kościół wstępuje Duch Święty, to nie daje mu tylko mocy, ale daje mu autorytet. Daje mu Boży mandat. I to już nie dzieje się tylko w duchowej rzeczywistości, ale ludzie, którzy są nawet niewierzący, oni rozpoznają to. I przychodzą do tego z szacunkiem. Pan zaś codziennie dodawał im tych, którzy przyjmowali zbawienie. Codziennie. W pierwszy dzień 3000 nawróconych. Czyli można powiedzieć około 3120 wierzących. Specjalnie wam powiedziałem, że tak pi razy oko, jakby wszyscy przyszli. Świdnica dla Jezusa, 120 wierzących. I wyobraźcie sobie, że wstępuje Duch Święty. I kolejnego dnia już na nabożeństwie jest 3000 osób. Kosmos. Kosmos. Czy my tego pragniemy? Hebrajczyków 4:12. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, które przenika aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku. Jak dobrze pamiętam, mówi się o tym, że ojcem medycyny jest Hipokrates. Tak, to jest chyba 4 wiek przed Chrystusem. Więc ludzie już tam za czasów Jezusa mieli jakąś wiedzę na temat anatomii i medycyny. Wiecie, to nie byli jacyś całkiem tępi ludzie, że my to teraz jesteśmy tacy oświeceni, a oni wtedy to byli tacy ręka, noga. Oni naprawdę mieli bardzo dużą wiedzę. Stawów i szpików, a to jest, wiecie, szpik kosty to jest najważniejszy narząd krwiotwórczy u ludzi. Najważniejszy. W tamtych czasach nic do tego szpiku nie docierało, nie dochodziło do tego szpiku. My dzisiaj mamy na tyle rozwiniętą medycynę, że możemy pobrać szpik, ale przeszczep szpiku, ale wtedy tego nie było. A Paweł pisze do Hebrajczyków i mówi, a Słowo Boże ma taką moc, żeby rozdzielić, żeby dojść przez, wiecie, przez mięśnie, przez stawy
do kości, przez kość, aż do szpiku. Tak samo te stawy, rozdzielić stawy? Jest na przykład staw skokowy, tak? Staw skokowy jest jedną z najważniejszych części układu ruchu, tak? Bo cały ciężar tak naprawdę nasz spoczywa na tym stawie skokowym. Jaki to jest ważny organ, tak? W naszym ciele. Więc chodzi o to, żebyśmy mieli zrozumienie w mocy Ducha Świętego, jakie jest zwiastowane słowo, jakie ono ma moc. Kiedy Piotr tam głosił kazanie, to ludzie słuchając tego, aż ich wszystko swędziało i bolało. Stąd to słowo, że zostały przeszyte, zostały przebite ich serca. Zostali poruszeni do głębi. I kiedy zstępuje na tobie Duch Święty, to ty nie możesz nie głosić. Był taki jeden prorok, który próbował to zrobić. Pamiętacie? Jeremiasz? Jonasz? Nie. To znaczy Jonasz też próbował, ale chodzi o Jeremiasza, jak dobrze pamiętam. Jeremiasz był takim prorokiem, który powiedział już, że... No bo on miał takie, wiecie, takie to słowo prorocze, my jesteśmy nauczeni, że ono musi być budujące, musi być wspaniałe, a on tam po prostu ostro ciął tym Bożym Słowem. I w końcu powiedział, nie będę już głosił w imieniu Pana. Nie będę już zwiastował. I dalej czytamy o tym, że Jeremiasz mówi, że próbował tego je robić, ale się nie dało, ponieważ Słowo Boże było jak ogień w moich kościach, którego nie mogłem ugasić. Próbowałem z nim walczyć, ale się nie dało. Więc zastanów się nad tym, bo jeżeli masz problemy z dzieleniem się Ewangelią, czy w ogóle nawet z jakimś mini świadectwem, to my potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy odwagi Ducha Świętego do tego. To proś o to po prostu Pana. Boże, daj mi odwagę do tego, żeby być Twoim świadkiem. Żebyśmy mogli zawołać tak jak Piotr, że ale my nie możemy nie mówić Wam o tym, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. I nawet jak inni nie będą chcieli słuchać, albo wręcz powiedzą Ci cicho, co Ty tam mówisz, to Ty powiesz, najpierw trzeba się słuchać Boga niż ludzi. Ja nie będę milczeć. Ja nie mogę milczeć. Ja chcę być tym, który nosi w sobie to słowo, które jest jak ogień, który nie mogę ugasić. My potrzebujemy tego ognia. Potrzebujemy napełniać się Duchem Świętym, a nie być ochrzczeni Duchem Świętym. Potrzebujemy się napełniać Duchem Świętym. To jest coś, co jest odnawialne, co jest powtarzalne. Dlatego wam powiedziałem, że też przejdziemy właśnie do 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Obiecuję wam, że przez to przejdę trochę szybciej, żeby pokazać wam właśnie te części wspólne, które można odnaleźć w 2 i w 4 rozdziale. Ale pierw szybko wam przejdę przez rozdział 3. Nie będziemy czytać. A więc jest wielkie poruszenie. Jest to napełnienie Duchem Świętym wszystkich wierzących. Tak? Przybywa 3000 nowych wierzących. Apostołowie oczywiście jak zwykle wiodą prym i oni tam naprawdę robią wielkie, wielkie rzeczy. Piotr i Jan idą sobie. Wiecie co? Teraz całkiem na poważnie. Przeczytam wam tylko jedno zdanie. Ponieważ dzisiaj Duch Święty, nie miałem od tego nie czytać w ogóle, nic nie czytać z 3 rozdziału, ale Duch Święty powiedział mi, żebym przeczytał to jedno zdanie. Pewnego dnia Piotr i Jan szli do świątyni na popołudniową modlitwę o godzinie 3. I Duch Święty zwrócił moją uwagę na to zdanie. Jak ciężko jest nam czasami przyjść, nie wiem, w poniedziałek wieczorem albo w sobotę mamy jakieś dodatkowe spotkanie albo przychodzą goście. Naprawdę i to goście z takim Bożym mandatem i z takim namaszczeniem i zamiast z tego korzystać, uhonorować, to nie chodzi o to, żeby oddać cześć człowiekowi, ale żeby uhonorować Bożą obecność. Ktoś, kto coś przeżył, coś doświadczył i chce się tym podzielić ze mną. Jaki to jest zaszczyt,
jaki to jest przywilej, że On chce się w ogóle, że On chce się w ogóle ze mną podzielić tym. Na popołudniową modlitwę szli. Nie w niedzielę na nabożeństwo o godzinie 10. Niech każdy rozsądzi to słowo w swoim sercu. Nie będę się nad nim jakoś zatrzymywał, ale wiem, że to jest bardzo ważne, żeby dzisiaj padło to zdanie, bo Duch Święty powiedział mi wyraźnie. To zdanie 3:1 masz przeczytać, więc je czytam. Poszli na popołudniową modlitwę o godzinie 3:00. No i dobra, i poszli tam i zobaczyli przed bramą świątynną, że braka. Zobaczyli człowieka, który jest chory, który jest bardzo ciężko chory. Jest chory od 40 lat. Od 40 lat. Nikt mu nie może pomóc. Więc sadzają go tam tylko przy tej bramie świątynnej, zwanej piękną, żeby tam żebrał i żeby w ogóle w jakiś sposób mógł egzystować, zarobić chociaż na chleb, żeby nie umarł z głodu. Tak to wyglądało. I Piotr z Janem idą, i jak gdyby nigdy nic, no bo on jak zawsze do wszystkich wyciąga te ręce, czy tam powiedzmy coś tam miał może na ten pieniążek i no rzuć Panie poratuj coś, Panie kierowniku poratuj coś. A oni się zatrzymują, patrzą na niego i mówią, nie mamy, żeby ci dać pieniążka, ale to co mamy to ci damy. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Podał mu rękę, ten wstał. I został uzdrowiony w jednej chwili. I to spowodowało po raz kolejny wielka wrzawa, tak? I znowu na pół. Jedni, wow, chwała Bogu, no, nawrócenia. Kolejni ludzie przychodzą do chrześcijan, przyjmują chrzest, idą, słuchają nauki apostolskiej, mówią, Boże, jakie rzeczy, chwała Panu, alleluja, chwała Panu. Ale i właśnie, i tak się zaczyna rozdział teraz 4 Dziejów Apostolskich, druga połowa. Gdy Piotr i Jan przemawiali do zgromadzonych, tych, którzy chcieli słuchać, podeszli do nich kapłani, dowódcy straży i kilku sadyceuszy. Wzburzyli się, słysząc, że nauczają oni lud i głoszą zmartwychwstanie w Jezusie. Wow, fajnie, gościu został uzdrowiony po 40 latach, wstał na imię Jezus w jednej chwili, a ci zwrócili uwagę na to, że bo my nie wierzymy w zmartwychwstanie w Jezusie, a ci głoszą w zmartwychwstanie w Jezusie. I tak jest podobnie dzisiaj w kościołach, w Polsce i na całym świecie, że mówi się o wielkich rzeczach, o przebudzeniu, o poruszeniu, o Bożym działaniu. Nawet nie będę wymieniał tych rzeczy, bo znowu ktoś zostanie zgorszony. Ale wiecie, mówi się o tym wszystkim i ktoś właśnie to... Fajnie. O! I to mi właśnie nie odpowiada. A gdzie to jest w Biblii? Wiecie, no śmiejemy się, ale tu jest dosłownie, to nawet nie jest teraz część mojego kabaretu. A gdzie to jest w Biblii? Ponieważ oni byli święcie przekonani, że w Bożym Słowie nie ma w ogóle mowy o tym, że jest jakiś Jezus, że jest zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie i co oni gadają za brednie. Skala. Chory gościu, chromy od 40 lat, wstał, jest zdrowy, wszyscy chwalą Boga, wszyscy się cieszą, wiwatują. Halleluja, halleluja, Jezus. I grupa ludzi, która powie, gdzie to jest w Biblii. No Jezu Święty. Przecież to jest tragiczne. Więc widzicie po raz kolejny to... Pierwsza rzecz. Wtedy, kiedy wstępuje na ciebie Duch Święty, jesteś napełniony Duchem Świętym, działasz w mocy Ducha Świętego, głosisz odważnie z mocą Ducha Świętego, czyli ta pierwsza część. Druga część wspólna, czyli to podzielenie ludu, ci, którzy słuchają i ci, którzy właśnie są przeciwni. No i czytamy o tym, że aresztowali ich. Ale mimo to wielu słuchających uwierzyło w Jezusa, zwiększając liczbę samych tylko wierzących mężczyzn, tylko mężczyzn, do około 5 tysięcy. 5 tysięcy. To się dzieje naprawdę w bardzo krótkim odstępie czasu. Powiedzmy, że w przeciągu tygodnia mamy ze 120 wierzących około 8 tysięcy. 8 tysięcy wierzących. W ciągu tygodnia. Czy to jest działanie człowieka? To jest działanie Ducha Świętego. Ducha Świętego, którego potrzebuje Kościół, jeżeli chce w ogóle odważnie głosić Boże Słowo.
jeżeli chce wzrastać. Były takie czasy, kiedy w polskim kościele się wysyłało liderów na różne szkolenia. Wiecie, grupy domowe, nie, to taki ten kurs alfa. Nie, to trzeba robić tak. Nie, to trzeba ogłosić cyklami nauczań, ale przynajmniej po trzy. Słuchajcie, za długo ogłosimy, musimy głosić pół godziny maksymalnie, bo a w ogóle to współczesny człowiek to słucha tylko 20 minut. Okej. Duchu Święty, słyszałeś? Współczesny człowiek słucha tylko 20 minut. Co my tutaj robimy? Potrzebujemy Ducha Świętego. My potrzebujemy Ducha Świętego. My potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Oni ich wzięli do więzienia, bo nie mogli ich przesłuchiwać, nie mogli ich osądzić, bo to już się kończył dzień. Wiecie, prawo. Chcemy być tacy prawilni, to wsadzimy ich do więzienia, a na kolejny dzień się z nimi rozprawimy. Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym odpowiedział. Znowu, Piotr napełniony Duchem Świętym. No przecież w drugim rozdziale czytaliśmy o tym, że zostali napełnieni Duchem Świętym, a tu w czwartym rozdziale czytamy, że oni ich tam oskarżają. Piotr napełniony Duchem Świętym. Po raz kolejny zstępuje na niego Duch Święty. Po raz kolejny zstępuje na niego Duch Święty. I znowu odważnie im odpowiada w taki sposób, że im wpięty idzie i mówią, o co chodzi? Przywódcy zdumieli się na widok odwagi Piotra i Jana. Przypomnieli sobie, że są to ludzie prości, niewykształceni. Rozpoznali, że to oni przebywali z Jezusem. Jednak widok stojącego z nimi uzdrowionego człowieka zamknął im usta. A więc świadectwo jest głośniejsze niż nawet te krzyki, niż ci wszyscy, którzy tam narzekają i smęcą i mówią, a gdzie to jest w Biblii i tak dalej. To tutaj jest, zapraszam. Jakieś jeszcze pytania? Tylko już przestańcie mówić o Jezusie, idźcie już, nie mówcie o Jezusie. Tak było. Nie możemy zaprzeczyć, że dokonali cudu. Już wszyscy mieszkańcy Jerozolimy o tym wiedzą. Czy wszyscy mieszkańcy Świdnicy o tym wiedzą, że w Świdnica dla Jezusa dzieją się Boże rzeczy? A jak nie wiedzą, to musimy coś z tym zrobić, żeby wiedzieli. Ale żeby ściągnąć z nas to obciążenie, bo ktoś może pomyśleć, Boże, to co my mamy teraz robić? Musimy opracować jakąś strategię. Poza tym teraz są takie czasy, wiecie, do ewangelizacji trzeba full siana, to trzeba jakiś plan tutaj jeszcze finansowy opracować. Wiecie, co my potrzebujemy? Mocy Ducha Świętego. Alleluja. Alleluja. Czyli jednak coś tam nauczam, jak ktoś zapamiętuje jakieś złote myśli. Czego potrzebujemy? O czym było dzisiaj? Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Ale zaczęliśmy od tego, pamiętacie, ta moc nie jest dla nas. I zrozumienie tego jest też bardzo kluczowe, ponieważ to znowu ściąga z nas takie obciążenie, bo diabeł przyjdzie i będzie tobie szeptał różne kłamstwa, że i ty będziesz się, Marcin, modlił o chory i oni będą uzdrawiani. Ty, Marcin? Ty, Ula, i co? I będziesz Boże Słowo głosić? Prorokować, tak. A skąd wiesz, że to jest Boże Słowo? Ty. W każdym z tych zdaniach jest ty. Nie ma żadnego ty. Nie ma żadnego ja. To jest Duch Święty. Dlaczego miałbym czuć się z tym źle, że stoję przed wami i głoszę Słowo Boże? Ja głoszę Słowo Boże, a nie swoje słowo. Swoje słowo to bym głosił, gdybym się uparł i wczoraj napisał jakąś homilię i bym powiedział, to bym powiedział swoje słowo. Ale ja nie głoszę tutaj swojego słowa. Ja głoszę Słowo Boże. Kiedy dzielisz się z kimś Ewangelią, to głosisz Słowo Boże. Nawet kiedy dzielisz się swoim, okej, swoim świadectwem nawrócenia. A dzięki komu to? W centrum jest zawsze Jezus. Zawsze głosisz Słowo Boże. To On jest w centrum, to On jest w tym uwielbiony. Kiedy my mamy się modlić o chorych. Modlisz się o chorych, bo do tego zostałeś powołany. Masz nakładać ręce na chorych i się modlić. A kto uzdrawia? Nie ja.
Jezus? Aha, tak, Jezus. Jezus uzdrawia, nie ja. Wow, czyli to nie jest ode mnie, czyli to nie jest ze mnie, to nie chodzi o mnie. Tak, nie chodzi. Chodzi o Niego, aby On był uwielbiony. My mamy tylko wykonać swoje zadanie, do którego zostaliśmy powołani. I tu znowu mówi Piotr i Jan, my nie możemy przestać mówić o tym, co sami widzieliśmy i słyszeliśmy od Jezusa. A my możemy przestać? Jeżeli my mamy Jezusa, jeżeli mamy Ducha Świętego, jak my możemy się tym nie dzielić, jak my możemy milczeć, jak my nie możemy o tym mówić? My nie możemy, ponieważ to jest jak ogień w naszych kościach. Potrzebujemy tego. Jeżeli nie masz tego ognia w swoich kościach, to się módl o to, żebyś miał ten ogień w swoich kościach. Jeżeli coś mówisz i to nie jest ogień w twoich kościach, to jest słowo od ciebie. Jak masz ogień w swoich kościach, to jest słowo od Pana. Łatwo rozpoznać. Nie będziesz miał wtedy żadnych wątpliwości. Ja potrzebuję chodzić w twoim namaszczeniu, Duchu Święty. Ja potrzebuję przekazywać twoje słowo, a nie swoje słowo. Potrzebujemy twojej odwagi. Zaraz po uwolnieniu, to jest 23 z 4 rozdziału, już kończymy. Zaraz po uwolnieniu Piotr i Jan poszli do innych wierzących, czyli wrócili na to zgromadzenie, tak, już jest ich, pamiętacie, dużo więcej, to już nie jest garstka 120. To już jest mega church. I oni tam poszli do tego mega churcha, na to ich spotkanie modlitewne i opowiedzieli o tym wszystkim, co się przed chwilą zdarzyło, że oni im zakazali głosić, co zrobili kapłani i starsi. Słysząc to, wszyscy jednomyślnie zawołali do Boga. Mega poruszenie, mega poruszenie. Tam, gdzie ludzie w jednym sercu i w jednej myśli zgromadzają się, słyszą, że coś idzie nie tak, że coś dzieje się nie tak i nie mówią, o Boże, co my teraz robimy? Tylko mówią, kurczę, chodźcie tutaj, działamy. To jest naturalna reakcja Kościoła, kiedy coś nie idzie tak. To gromadzimy się razem jednego serca i jednej myśli, teraz będziemy wołać do Pana, ponieważ to On ma tą sprawę w swoich rękach, ponieważ to nie chodzi o moją moc, tylko o Jego moc. To nie chodzi o moje rozwiązanie, tylko o Jego rozwiązanie. Patrzcie, z jaką pewnością oni w ogóle się modlą. Oni mówią, zobacz Panie, jak grożą Twoim sługom i pozwól nam z odwagą głosić Twoje słowo. Oni nie mówią, i zamknij im usta i weź ich teraz, i niech ogień na nich stąpi. To już nie są te czasy, jak synowie gromu, którzy, co Jezus im powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Oni już wiedzą, jakiego ducha są. I oni wiedzą, że nie walczą z ludźmi, ale oni walczą w tej duchowej rzeczywistości z siłami ciemności. Mówią oni, nie, tak nie będzie. Panie, Ty daj nam odwagę do tego, żebyśmy w tych okolicznościach głosili Twoje słowo, Twoje słowo. I dalej, to jest niesamowite. Gdy Ty będziesz uzdrawiał swoją mocą, nie my. Gdzie Ty będziesz uzdrawiał swoją mocą i w imieniu swego świętego sługi Jezusa dokonywał cudownych znaków. Ty. A gdy skończyli modlitwę, zadrżał budynek, w którym się zebrali. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili Słowo Boże. Po raz kolejny zostali napełnieni Duchem Świętym. Czyli ten kolejny wspólna część między 2 a 4 rozdziałem. Po raz kolejny napełnieni Duchem Świętym. To nie jest jednorazowe przeżycie. Niektórzy tak myślą, że to jest takie jednorazowe doświadczenie. Dlatego tak, przepraszam, że się przyczepiłem tego, jak kiedyś się mówiło o tym chrztu w Duchu Świętym, ale to jest naprawdę krzywdzące, jak ktoś żyje później w takiej teologii i w takim przeświadczeniu, że wiecie, no to tak jak w grze komputerowej, levelowanie postaci. Zaczynasz od poziomu 1, na poziomie 6 już możesz przyjąć chrzest, na poziomie 10 jest Duch Święty, to jest chrzest w Duchu Świętym. W innych kościołach jest bierzmowanie, ale to jest, wiecie, też na 10 poziomie. A później, jak już zdobędziesz tak z 50, to zostaniesz pastorem albo ewangelistą.
szok. To jest szok. Tu nie chodzi o nas, tu nie chodzi o nasze levele. On już ma maksymalny level. Nie można tego postrzegać jako bonusu lub dodatku do wiary. Więc już to wiemy, myślę, że już każdy to załapał, ale tylko przeczytam z komentarza MacArthura, jeżeli chodzi o definicję napełnianie Duchem Świętym. Jest to po pierwsze powtarzalnym doświadczeniem. Powtarzalnym doświadczeniem. Po drugie zachowania kontrolowanego przez Ducha, co też Bóg nakazuje wierzącym praktykować. Napełniajcie się, czasownik ciągły i nieskończony. To się dzieje przez cały czas i nie skończy. Wzywam was, Efezjan 5:18. Tam jest napisane, my znamy z Warszawki, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Ale w Grece tam jest użyty nieskończony, ciągły czasownik. To jest w trakcie i to się nie skończy. Przez cały czas napełniajcie się Duchem Świętym. Dążcie do tego napełnienia. I po trzecie, napełnienie Duchem nie tylko wyposaża człowieka w odwagę do głoszenia Ewangelii, lecz także wpływa na wszystkie sfery jego życia. Niektórzy myślą, że są ludzie bardziej i mniej namaszczeni. Ci bardziej namaszczeni, to oni sobie wkładają Ducha Świętego, jak taką wiecie, rękawiczkę na rękę i oni teraz będą ręka Pana. Ja teraz będę czynił wielkie cuda. Ale prawda jest całkiem inna, ponieważ tak naprawdę to Duch Święty z nas robi taką kuleczkę, taką wiecie, modelinę i sobie na Bożą rękę nakłada tą rękawiczkę. To nie Duch Święty jest rękawiczką, tylko to ty jesteś rękawiczką. Więc to napełnienie Duchem, to jest właśnie ten punkt drugi, to jest zachowanie kontrolowane przez Ducha, to już nie jestem ja. Duch Święty dawał im języki tak, jak chciał. I oni mówili tak, jak im podawał Duch Święty. Wtedy, kiedy Piotr i Jan szli i zobaczyli tego człowieka, myślicie, że oni się zaskoczyli tym, że on tam wyciągnął rękę i nagle Piotrek mówi do Janka, ty słuchaj, może byśmy się o niego pomodlili. Oni już widzieli w duchowej rzeczywistości to. Oni patrząc na niego już zobaczyli go wcześniej i oni specjalnie szli tą drogą po to, żeby do niego podejść i od razu bez kozery mu podał rękę i go podniósł i powiedział, bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. Ponieważ jego duchowe oczy były otwarte i jego duchowe uszy były otwarte. Jezus nigdy nie był zaskoczony. Wiecie o tym, że Jezus nigdy nie był zaskoczony? Ponieważ on powiedział, że wszystko to, co ja robię i to, co ja mówię, widziałem u Ojca. Gdzie to widział Pan Jezus u Ojca? Będąc w ciele człowieka tu na ziemi. Gdzie on to widział u Ojca? Pan Jezus, normalnie, no w niebie. Możesz widzieć coś i możesz doświadczać coś, nie będąc tam. Może to jest trochę zagmatwane, ale chodzi właśnie o to rozeznanie duchowej rzeczywistości, żebyśmy my tylko nie zatrzymywali się na tym, co jest tu i teraz, ponieważ możemy się bardzo szybko i w bardzo prosty sposób rozminąć z wolą Bożą. Bo ktoś może powiedzieć, kurde, dzisiaj jest długie kazanie i jest trochę tak, no tak... Mogłoby być lepiej. Zawsze może być lepiej. Ale w duchu jest najlepiej. Ale teraz w duchu dzieją się wielkie rzeczy. Czy w twoim duchu dzieją się wielkie rzeczy? Czy ty już robisz tam przestrzeń, żeby Duch Święty cię napełniał? Żeby On tam działał? Ponieważ są już rzeczy przygotowane w niebie dla ciebie. Są już gotowe paczki, imiennie podpisane. Dla kogo? Co? Nie dlatego, że ktoś sobie zasłużył bardziej, a ktoś mniej. Tylko dlatego, że jeżeli jesteś gotowy, żeby stać się tą Bożą rękawiczką, to On będzie po prostu robił to, co chce. Nie myśl o sobie, tylko oddaję się Tobie, Duchu Święty, abyś to Ty mnie napełniał. I to Ty kontrolował moje słowa i moje działania. To Ty przejmij stery. To Ty działaj i czyń, co chcesz.
1 Koryntian 14:1. Gońcie za miłością, a z darów duchowych starajcie się usilnie, zwłaszcza o prorokowanie. Tam jest użyte słowo, z którego pochodzi też słowo zelot, zelota. Wiecie, kto to jest zelota? To było takie ugrupowanie polityczne w rzymskiej Palestynie. Zeloci stawiali sobie za cel walkę z okupantem, z Rzymianami, ale też szczerze nienawidzili i mieli po prostu mord w oczach, żeby wszystkich tych kolaborantów tak samo wyciąć. A z czasem z nich wyodrębnili się, z tych zelotów, jeszcze bardziej fanatyczni naśladowcy. Sykariusze. Wiecie, od czego jest sykariusz? Od takiego sztyletu. Także, żeby było wiadomo, jakie jest zadanie sykariusza. To jest gorliwość. I wiecie, jak wam mówię o tym słowie, no to ono takie, nie ma za dobrego takiego, takie pejoratywne ma to skojarzenie. Ale Paweł używa specjalnie tego słowa, żeby zadać nam pytanie, a czy ty jesteś takim fanatykiem nadgorliwym i zaślepionym, ale nie ideologicznie, ale zaślepionym przez Ducha Świętego, żeby ślepo wpuść to, co Bóg ma dla ciebie. Czy ty jesteś gorliwy, ale tam, gdzie trzeba być gorliwym? Czy ty jesteś fanatykiem, ale nie dla ludzi, żebyś był dziwakiem i frikiem, tylko czy ty jesteś tym takim frikiem i takim po prostu szalonym człowiekiem, który aż płonie, ale dla Niego? I on mówi, i taki masz być takim zelotą, jeżeli chodzi o walkę duchową, o walkę o Boże dary, o duchowe dary, a zwłaszcza, bo tam jest użyte właśnie, że tam starajcie się zwłaszcza o prorokowanie, tam jest użyte to słowo zelota, czyli ty masz się po prostu walczyć i zabijać wręcz o to, żeby posiąść ten dar, żeby słyszeć od Boga, żeby przekazywać ludziom Boże Słowo. Czy jesteś w tym nadgorliwy? Czy jesteś w tym Bożym fanatykiem i Bożym szaleńcem? A jesteś gotowy na to, żeby być? I to, co powiedziałem wcześniej. Pierw dzieje się to, co w sferze duchowej, a dopiero później w sferze cielesnej. Nie na odwrót. Oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Jest jeszcze fragment w Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus spotyka Natanaela. Pamiętacie, co mu powiedział? Powiedział do niego po imieniu, a ten się zdziwił i powiedział, skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział, zanim cię Filip zawołał, ja widziałem cię pod drzewem figowym. Pan Jezus widział to w duchu. Pan Jezus widział coś wcześniej, a później to tylko powiedział. Tutaj nigdy nie chodziło o ciebie. Nie chodzi też o twoją moc i twoje umiejętności. Ta moc nie jest ani od ciebie, ani dla ciebie. Ale po to, żeby dosięgnąć ludzi na tym świecie. Ląduję, więc można poprosić grupę. Wszyscy. Jeśli zostaniesz napełniony Duchem Świętym, to nie będziesz musiał szukać ludzi i sposobności do dzielenia się Ewangelią. Wróciliśmy z Kamiennej, ja pojechałem do pracy w piątek.